przyjęcie protokołu 29. sesji Rady Dzielnicy 5. Klobocza. Stwierdzam, że nie wpłynął żaden wniosek do protokołu. Zatem stwierdzam, że protokół 29. sesji Rady Dzielnicy 5. Klobocza został przyjęty. Punkt 4. Sprawozdanie z prac zarządzych projektu uchwał. Właściwie jest to punkt martwy, ponieważ projektu zarządu nie ma żadnego. Przechodzimy do punktu 5. Opinia w sprawie projektu uchwały Komisji Praworządności w sprawie opinii do lokalizacji kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych przy ulicy Wrocławskiej. Bardzo proszę. Projekt uchwały Komisji Praworządności w sprawie opinii do lokalizacji kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych przy ulicy Wrocławskiej, paragraf 1. Rada Dzielnicy 5. Klobocza negatywnie opiniuje instalację kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych przy ulicy Wrocławskiej na terenie jednostki wojskowej. Kontener tego typu przewidziany jest do przechowywania materiałów wybuchowych o łącznej wadze 50 kg ładunku wybuchowego w przeliczeniu na TNT. Paragraf 2. Rada Dzielnicy wnioskuje o niezwłoczne usunięcie przedmiotowego magazynu z terenu działki nr 475/119/3 Klobocza przy ulicy Wrocławskiej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Kontener został zlokalizowany bez wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami. Plan umieszczania tak niebezpiecznego magazynu w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego Zakątek Klubu Sportowego Wawel, Uczelni Wyższej Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury, Stacji Benzynowej Orlen i Parku Łynówka Królewska jest zadaniem nieodpowiedzialnym. Działanie. Na terenie samej dzielnicy 5. Klobocza zamieszkuje ponad 32 tysiące ludzi, dla których przedmiotowy magazyn materiałów wybuchowych stworzyłby realne zagrożenie życia. Zagrożenie to obejmuje jednak wszystkich mieszkańców Krakowa, gdyż transport niewybuchów odbywa się po drogach nie tylko województwa, ale także miasta w normalnym ruchu ulicznym. Kontener przewidziany jest do przechowywania materiałów wybuchowych, zapalników oraz niewypałów i niewybuchów zwożony z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Materiały te zgodnie z logiką powinny być unieszkodliwiane w najbliższej okolicy ich wykrycia, a nie przewożone na znaczne odległości, a zwłaszcza poprzez tereny zamieszkane przez duże skupiska ludzi. Zgodnie z artykułem 40 KPA tego typu przedsięwzięcie winno być przed jego rozpoczęciem ogłoszone do publicznej wiadomości, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo ożywienia konfliktu społecznego pomiędzy wojskiem a społecznością Krakowa przeciwną lokowaniu jednostek wojskowych w obrębie granic miasta. W toku określenia zakresu oddziaływania przedsięwzięcia w sytuacji awaryjnej nie posłużono się wynikami badań, które zostałyby przeprowadzone na terenie przypominającym przedmiotowy teren i które wykorzystywałyby prawdziwy ładunek. Badania tego typu byłyby najbardziej rzetelną metodą określenia zakresu oddziaływania. Należy zwrócić uwagę, że zagrożenie w postaci możliwości zaistnienia wybuchu będzie ciągłe. Tego rodzaju magazyny powinny się znajdować w miejscach oddalonych od skupisk ludzkich, a nie w centrum prawie milionowego miasta, które dodatkowo jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oczekiwanym działaniem powinno być przygotowanie jednostki wojskowej do przeniesienia poza granicy miasta, a nie umieszczanie na jej terenie materiałów wybuchowych. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze poinformować, że w tej sprawie udałem się do rejonowego rejonowej dyrekcji ochrony środowiska, ochrony, gdzie właśnie, który to urząd proceduje tą sprawę. I tam był taki raport oddziaływania na środowisko, w którym to znalazłem kuriozalne zapisy, jak na przykład taki, że tutaj w okolicy nie ma żadnych zabytków. Że najbliższy zabytek to jest jakaś kamienica w okolicy ulicy Friedelaina. Także autor tego opracowania nie wiedział tego,
faktu, że cały ten teren, na którym znajduje się, zresztą tutaj jest pokazana fotografia tego kontenera już na terenie jednostki, on jest terenem zabytkowym od 83 roku. Od listopada 83 roku. Autor opracowania również nie zauważył, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Politechnika Krakowska Wydział Architektury, że znajduje się Uniwersytet Pedagogiczny razem z wszystkimi studentami i kadrą naukową, ale nie zauważył również, że w bardzo bliskiej odległości znajduje się stacja paliw płynnych firmy Orlen. Także tego typu opracowanie, które jest można powiedzieć, drastycznie odbiegające od stanu rzeczywistego, stawia pod świetnym takie zapytania rzetelność przygotowywania takich opracowań. I pewnie Państwo się spotkali z prasowymi doniesieniami, ale także też telewizja się tym interesowała, to rzeczywiście taki pomysł wydaje się zupełnie kuriozalny. Z tego, co dowiedzieliśmy się, to takich kontenerów w całej Polsce jest więcej. Natomiast ten miałby obsługiwać całą Małopolskę i całe województwo świętokrzyskie. Także obszar bardzo duży. A z tego też to opracowania dowiedzieliśmy się, że takich saperskich prac z różnego rodzaju niewybuchów jest około 200 rocznie. Czyli to mniej więcej co dwa dni, co półtora dnia jakiś transport takiego niewybuchu na terenie naszego województwa się odbywa. Także można powiedzieć, że właściwie co chwilę coś takiego jedzie. I to by było bez przerwy zwożone właśnie do tego kontenera. I o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że eksplozja wewnątrz takiego zamkniętego kontenera nie spowodowałaby jakichś wielkich strat w otoczeniu, ale pod znakiem zapytania pozostaje cały transport, załadunek, rozładunek tego wszystkiego, jeżdżenie samochodów z tymi materiałami wybuchowymi po naszych niezbyt równych drogach, zwłaszcza po zimie. Także tutaj jest więcej znaków zapytania, łącznie z tym, że to opracowanie, które jest elementem tych konsultacji, czy to może tutaj stanąć, czy nie może, jest wszystko wobec sytuacji, kiedy ten kontener tam już stoi od połowy grudnia. Także uchybień jest całe mnóstwo. Z tego, co też pewnie Państwo słyszeli w prasowych, bądź czytali w prasie, to wojsko zastanawia się i skłania się temu, po tej właśnie lawinie różnego rodzaju protestów, do jednak zmiany lokalizacji tego kontenera. Także liczymy bardzo na to. Tutaj jest jeszcze drugie zdjęcie, które pokazuje ten kontener. Robiłem to zdjęcie z budynku mieszkalnego najbliższego tego miejsca. Także to jest robione z okna tego 10-piętrowego bloku. Tutaj po lewej stronie widzimy szkółkę, ogrodu łowców, a w lewym rogu to są balony kortów tenisowych UKS Wawel. Także widać, że tutaj ta odległość między i alejką oczywiście Młynowskiej Królewskiej jest minimalna. Także widać to jasno, że pomysł co najmniej był niedobry. Bardzo proszę. Ja bym chciała wiedzieć, kto to opracowanie stworzył, kto się podpisał pod nim, bo jest to opracowanie kuriozalne. Powołuje się tam osoba czy komisja, która osoba, która stworzyła to. Oczywiście musimy twierdzić, że nie za darmo, że nie ma jakichś tam przeciwwskazań, oprócz tego, że mieszkają w ludzi. Także poza tym to właściwie nie to. Opracowanie zostało zrobione na zamówienie, z konkretnym ukierunkowaniem. No więc właśnie, czy w całej Małopolsce nie ma miejsc zielonych poza obrębem takich dużych miast, żeby można było gdzieś w lesie, w oddali od zabudowań tego typu akcji przeprowadzać, tylko aż w sam środek miasta przez te ulice, gdzie ludzie mieszkają, wieźć ładunki wybuchowe z dwóch województw. To jest naprawdę kuriozum.
Kuriozum. To musi być przewiezione, zmagazynowane i wywiezione. Czyli ten transport dwukrotnie. No, ale to już... Tak, bo tutaj nie jest właśnie wywiezione, to co powiedział pan Edward. Ma być wywiezione już większa ilość, bo to chodzi... Aha. Informacja była taka, żeby mniej było tych transportów, to znaczy, żeby pierwszy zebrać dużo, większą ilość i dopiero tą większą, jak będzie mocno wyładowany samochód, to wtedy dopiero można jechać przez centrum miasta. Wtedy można jechać. Można nawet jeszcze o tym napisać, że Kraków ma najczystsze powietrze, więc tutaj jeszcze jak się dołoży trochę tych, tego dymu, tego wszystkiego, to może nie zaszkodzi. Najwyżej udusi ludzi. Nie, ja mam pytanie, czy tutaj są przewidywane eksplozje? Tu jest tylko gromadzenie materiału i przewiezienie gdzieś na poligon do detonacji. Nie będzie ale tak. Eksplozja może być nieprzewidywana. Jest taka piosenka kabaretowa, która kończy się takim hej, 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 jaki piękny lej. No, ale jest jeszcze pytanie, czy wojsko, nasz okręg, czy jest takowy, do tej pory nie ma go już podobno, czy nie ma innego terenu na demolowanie tego na przykład w Dębnikach, czy na Basterniku? Tam są chyba jeszcze tereny wojskowe. Czy tam nie można takiego... Mają tereny, w tej chwili dzisiaj przyszło pismo, tak, że zastanawiają się właśnie nad zmianą lokalizacji i usunięciem. Także trafiliśmy akurat w dziesiątku. Tutaj odpowiedź na pytanie pani Kozień jest takie, że to wykonywała to HIK Ekolab Przemysław Kruk, autor raportu magister Przemysław Kruk. Krakowianin. Tak, ale tutaj są dwa adresy, jeden z Kielc, drugi z Krakowa. Także jeden z Kielc. Także nie wiem, gdzie jest podstawowe miejsce. Ale tutaj jeszcze było takie pytanie, czy jest przewidziane, żeby to tutaj wysadzać. Przewidziane nie jest, natomiast wiemy, że niewybuchy lubią wybuchnąć wtedy, kiedy lubią. Tutaj trzeba każdą ewentualność brać pod uwagę. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami uchwała została przyjęta. I tak jak